Cześć, witajcie. Dzisiaj bardzo ważne wideo, bo chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo naszych kryptowalut. Tak jak tutaj stworzyłem taki, taką sekcję. Witamy na Ledger Nano S, czyli, czyli chodzi o portfel na kryptowaluty. To jest, to jest jeden to jest taki portfel hardwareowy, jest to taki jedno, jedna z najbezpieczniejszych form przechowywania kryptowalut. I, I po prostu nagrywam dzisiaj to wideo, bo jest promocja na Ledgery. Tutaj właśnie napisałem teraz taki post. Używając kodu Back to School, możemy zamówić, klikając w ten link, przeniesie nas na stronę Ledger, gdzie, gdzie właśnie używając tego kodu, tego kodu rabatowego Back to School, możemy zamówić portfele Ledger Nano X lub Ledger, Ledger Nano S. 20% taniej niż widzimy tutaj standardową cenę tych portfeli. Więc, więc, jakby, zachęcam każdego do zakupu takiego portfelu, portfela na kryptowaluty, po prostu dla własnego bezpieczeństwa, dlatego żeby po prostu gdzieś nie stracić tych kryptowalut, dlatego żeby, żeby czuć się bezpiecznie, bo to, to podstawa, żeby zabezpieczyć swoje środki. Ja teraz, właśnie tutaj mamy portfele, Ledger, jak sobie klikniemy, to nas przeniesie właśnie tutaj na tą, na tą stronę, gdzie jesteśmy. Kolo, ledgery są w różnych kolorach i ja po prostu teraz korzystając z tej okazji, że jest 20% taniej, zamówię sobie taki portfel, bo ja mam taki portfel hardware'owy, ale nie Ledger, więc sprzytam się też drugi taki portfel, żeby się zabezpieczyć dodatkowo. Ok, więc ja klikam sobie tutaj w ten link Crypto Akademia Ledger Promocja Przenosi nas teraz na stronę, właśnie, Ledger'a, i możemy zejść sobie tutaj teraz niżej i wybrać, jakby model, który po prostu chcemy. Ja, ja, ja chcę ten Ledger Nano X, jest to lepsza, nowsza wersja tego Ledgera Nano S, dlatego dodaję go do koszyka. W tym momencie otworzyło nam się tutaj okno z koszykiem plus, jakaś tam promocja, żeby sobie dołożyć jeszcze do koszyka tego Nano S. No nie, my, ja, ja jakby chcę tylko tego Ledgera Nano X i naciskam sobie tutaj Checkout. Czyli tak jak widzicie, normalna cena to jest 119 euro, a używając naszego kodu, używając kodu Back to School, kopiuję sobie ten, ten kod Back to School i wklejam wklejam go tutaj żeby dostać discount, czyli promocję. i zatwierdzam. W tym momencie mamy 20 euro taniej. No to fajnie, bo to jest prawie 100 zł taniej. I teraz Total, czyli Total, czyli z wysyłką, z wysyłką już i, i, i z tą po prostu promocją będzie nas to kosztowało 95 euro za portfel Ledger Nano X. Ok, teraz, teraz po prostu jak w zwykłym sklepie musimy wypełnić tutaj formularz z naszymi danymi, czyli podać nasz e-mail, wybrać tutaj, czy jesteśmy osobą indywidualną taką, czy biznesową. No to tutaj u mnie indywidual, imię, nazwisko. Jeśli, macie, jeśli chcecie to na firmę, dajecie biznes, to podajcie nazwę firmy. Jeśli na osobę prywatną, to po prostu podajemy tutaj nasz adres zamieszkania, country, no to w moim przypadku będzie Polska, city, miasto Nysa, kod pocztowy, telefon i dajemy continue. Po przejściu dalej pokazała nam się jeszcze opcja wysyłki, czy chcemy właśnie darmową wysyłkę, 2-5 days, business days, czyli praktycznie tydzień czasu, możemy tydzień czasu oczekiwać na kuriera DHL, na naszego ledgera lub możemy wysłać express shipping 1, 2 Dni biznesowe, czyli takie poniedziałek, wtorek, tak? nie weekend, tylko że dodatkowo trzeba by było dopłacić za to 11 euro. Myślę, że się nie opłaca i, warto, i nie warto tego dopłacać, a lepiej poczekać te tam 2-3 dni dłużej i zaoszczędzić po prostu te 11, 11 euro. Czyli tutaj też mamy dalej podsumowanie, że 95 i klikamy znowu continue. W tym momencie przyniosło nas tutaj na ekran i zakładkę Payments. Wybieramy sobie, czym chcemy opłacić tego Ledger, Ledgera Nano X, więc każdy jakby tutaj indywidualnie już wybiera sobie, czym chce zapłacić. Ja zapłacę kartą, wpiszę tutaj numer karty, imię, nazwisko, kiedy wygaśnie, kod CCV i przejdziemy dalej. Po wyborze i wypełnieniu, czym chcemy zapłacić, tutaj jak schodzimy niżej na stronie, mamy jeszcze billing adres, czyli rachunek na jaki adres ma zostać wysłany, no to ja tutaj podaję, że po prostu na ten sam adres, na który ma zostać wysłany portfel. Dodatkowo tutaj zgadzam się z jakby regulaminem całym i nacisk naciskam Complete Order. OK, i mamy zamówiony Ledger Nano X. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo, bo jest to bardzo potrzebne urządzenie, wręcz niezbędne dla każdej osoby, która po prostu chce wejść w świat kryptowalut. Tutaj takie widać informacje, że z mojej karty Visa zostało pobrane 95,19 euro. Zostało to wysłane na ten adres. Tutaj mamy wszystkie nasze dane i możemy zejść na dół i nacisnąć continue shopping. OK, to wszystko. Także teraz już możemy tylko oczekiwać w ciągu najbliższych kilku dni kuriera DHL, który przyniesie naszego Ledger'a. Dziękuję bardzo za to wideo. Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum Kryptoakademia. Na razie cześć.